Przed nami kulisy z kapitanem Geksy, z Arkiem Jędrychem. No i zaczynając, Arek, jak się czujesz w Katowicach? Czujesz się to jak w domu? No, myślę, że już jestem jakiś kawałek czasu tutaj i faktycznie czasem tak sam się na tym łapię, że faktycznie czuję się tutaj dużymi momentami jak w domu. Wiadomo, że nie jest to taki mój rodzinny dom, ale czuję się tutaj bardzo dobrze. Na tych ziemiach też urodziła się moja córka, także to też jest taki ogromny dar i miejsce, które zapamiętam na pewno do końca życia. Także można powiedzieć, że jedną nogą czuję się tutaj jak w domu. No i teraz może być takie troszeczkę śmieszne pytanie, ale czy dorastając w Pruszkowie miałeś styczność jakoś z mafią albo coś w tym stylu? Albo mówi się, że na każdy wywiad można odpowiedzieć jednym pomidorem. Może coś tam się obiło uszy, ale jakoś zawsze byłem z daleka, stałem obok tego. Gdzieś tam się nieraz słyszało. Mam też kilku kolegów, którzy może tam gdzieś byli bliżej tych tematów, ale gdzieś tam wolałbym to pozostawić w własnej osobie. Dobra, czyli pomidor już wykorzystany. Tak jest. No i ty, trzymając się dalej Pruszkowa, no ty często wracasz w rodzinne strony? Wiadomo też, jakim zawodem jesteśmy objęci i jak to wszystko wygląda, także no nie ma też za dużo czasu, żeby gdzieś tam pojawiać się na Mazowszu, ale na pewno jak gdzieś tam dostaniemy 2-3 dni wolnego, czy w przerwach między sezonami, między rundami, to na pewno z miłą chęcią zabieram rodzinkę i jedziemy na Mazowsze albo do Pruszkowa. Mhm. No i teraz też mówisz, że wiadomo jaki zawód, bycie piłkarzem. Ty jesteś akurat kapitanem drużyny, no i czujesz się jako taki lider? Jak to wpływa na twoje relacje z zawodnikami, z młodszymi zawodnikami? Powiem szczerze, że jak wcześniej nie byłem tym kapitanem, to starałem się być taką samą osobą, jaką jestem teraz już, mając tą kolokwialną opaskę. Za to sobie też cenię ludzi, że nie zmieniają się pod naporem albo pod upływem jakichś sytuacji dodatnich bądź ujemnych, tych negatywnych i mówię, staram się być zawsze taką samą osobą, staram się być wyrozumiałym dla wszystkich. Na pewno jest to duża odpowiedzialność bycie kapitanem, już niejednokrotnie o tym powtarzałem, że bycie kapitanem w takim zespole, jakim jest GKS Katowice, to wielka duma i duża odpowiedzialność. No i wiem, że też dużo się oczekuje i spodziewa po tej, tak jak wspomniałem przed chwilą, kolokwialnej opasce i mam nadzieję, że robię wszystko, by ku temu sprostać. Mhm. No ale to z młodszymi piłkarzami, wiesz, też z piłkarzami z akademii i tak dalej, czy starasz się im przekazywać jakieś informacje, czujesz się za nich też odpowiedzialny trochę? Na pewno tak, na pewno ta funkcja do tego jest troszeczkę może stworzona, a czasem aż czasem trzeba ich za krótko trzymać, bo te czasy się trochę zmieniają i ci młodzi czasem faktycznie odpływają w szatni i trzeba ich temperować, ale na pewno też taka wyrozumiałość w stosunku do nich, bo każdy był młodym i każdy miał swoje takie chwile słabości i odskoku w głowie, także myślę, że fajnie się dogadujemy w szatni, czy to ja, czy inni chłopaki, którzy są też w tej grupie starszych. Myślę, że młodzi nie mają na co narzekać, mamy fajną szatnię i oby tak dalej. No to teraz całkowicie zmieniając temat, jak się odnajdujesz w roli ojca? To pytanie nie do mnie. Na pewno może więcej by powiedziała coś na ten temat moja żona, ale z mojej perspektywy na pewno długo wyczekiwane dzieciątko i fajnie, że jest zdrowe i myślę, że dobrze się odnajduje. Myślę, że jestem dobrym ojcem. No i tyle. No myślę, że moja córcia nie ma na co narzekać. No a pytasz się czasem coś, czy szukasz rad od kolegów starszych fachem w ojcostwie, w szatni? Tak, wiadomo, że różne tematy padają w szatni. Na pewno czasem jest też poruszany temat dzieci i nieraz któryś ze starszych kolegów albo z kolegów, którzy już dłuższy okres czasu mają dzieci, dadzą jakąś wskazówkę i na pewno to jest fajna rada. No siłą rzeczy też musimy poruszać temat ostatnich tygodni. Jak bardzo byłeś wkurzony albo w jakiej emocji ci towarzyszyły tym, że nie mogłeś pomóc drużynie podczas zawieszenia za czerwoną kartkę? Zawsze to jest ciężki moment, mimo to, że gdzieś tam nie zapeszając tych kartek nie dostawałem zbyt wiele, to ona, nazwijmy to, w końcu musiała się przytrafić, czy żółta, czy akurat w tym przypadku czerwona. No, sędzia podjął taką decyzję, nie chcąc z tym polemizować, trzeba było
odcierpieć swoją karę i zawsze mówię, że siedząc z trybun albo przed telewizorem oglądając swoich kolegów i taka niemoc w pomaganiu takim bezpośrednim to jest najgorsze, co może być, bo grając wiadomo, że robisz wszystko zawsze tak, żeby było dobrze, a jak jesteś z boku i albo jesteś już tym bardziej gdzieś tam przed telewizorem, to jest taka najbardziej denerwująca niemoc i to jest taki no, ciężki czas, myślę, że dla każdego zawodowego piłkarza. Mhm. No i teraz już wchodzimy w taką decydującą fazę tej rundy. No i to jest taka szansa, żeby przezimować w dobrych nastrojach. No, damy radę? Zrobimy coś z tym? Zgadza się. No, ten ostatni czas też dla nas nie był zbyt kolorowy i trzeba to sobie powiedzieć jasno i brać te wyniki na klatę, bo to my koniec końców jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje na boisku i miejmy nadzieję, że ten po dobrym początku ten krok w tył będzie takim prorokiem teraz dwóch większych do przodu. Nie ma. Ale żeś pogodę zamówił. Najlepsza do grania w piłkę angielską. Mówili, że angielska pogoda i super do grania. Ty też podzielasz to zdanie? Dla mnie idealne, ja bym ślizgi coś. Takie rytuały. Jakbyś mógł tak bardziej szczegółowo teraz o nich opowiedzieć, jak już jesteśmy przed samym meczem. To znaczy może nie tyle co jakieś rytuały, ale na pewno to, że wszystko w ten dzień meczowy mam podporządkowane faktycznie pod tą godzinę zero, którą zawsze jest godzina meczu. No i na pewno wszystko już dzień wcześniej sobie ustalam, sobie planuję, włącznie z posiłkami. Z godziną wstania, tak jak mówię, później śniadanie, też zawsze jedno i takie same w każdy ten dzień meczowy, później chwilę odpoczynku, później kawa, owoce, później jakaś aktywacja, delikatny spacer, też w zależności o której ta godzina meczu wypada i czy jest to mecz wyjazdowy czy domowy. Później jest obiad, chwilę odsapnięcia, chwilę przypomnienia sobie tych najważniejszych założeń i no i przeważnie albo tutaj się spotykamy, albo tak jak jesteśmy na wyjeździe, to już wtedy się zaczyna taka ostateczne przygotowanie do tego meczu i na tym myślę to wszystko polega. A tutaj już takie rytuały czysto szatniowe to wolałbym zostawić dla siebie. Mhm. No a w jaki sposób koncentrujesz się przed meczem, jak już się wyciszasz, bo też przed meczem można zobaczyć chłopaków, na przykład wiesz, słuchawki na ławeczce. No ale w ciebie tam raczej nie spotkamy, nie? No tak, na pewno każdy ma jakieś tam swoje sposoby. Nawet ostatnio jak rodzice do mnie przyjechali przed meczem i faktycznie spędzali ten dzień meczowy ze mną w mieszkaniu, to mama się śmiała, że jestem tak zawsze w dzień meczowy nadmiernie pobudzony. Może ja do końca się z tym nie zgadzam, bo staram się być taki jak dzień meczowy, taki jak nie w dzień meczowy, ale faktycznie skoro osoba, która zna mnie 30 lat, tak mówi, to faktycznie może coś w tym być i może faktycznie tak jest, a jeżeli chodzi o takie przygotowanie, no to jakoś tak staramy się, tak jak mówię, być normalny, robić to co na co dzień. Nie mam jakichś takich zabobonów, czy muszę słuchać głośnej muzyki, czy jakiejś tam wybranego typu muzyki. Na pewno mówię, staram się być sobą, staram się robić to, co na co dzień, staram się po prostu normalnie funkcjonować i to jest takie moje spokojne, normalne przygotowanie do meczu. Mhm. No i troszeczkę teraz inaczej, dlaczego numer 4? Nie ma jakiejś tam wielkiej historii z tym związanej.
Zniczy Pruszków miałem zawsze 8, później poszedłem do Pogoni Siedlce, miałem 4. Tak jakoś się przyjęła ta czwórka, ta czwórka też jest, tak można powiedzieć, przypisana do mojej pozycji, do środkowego obrońcy, także nie przeszkadza mi ona, już się trochę z nią zżyłem i jest, i dobrze się z nią czuję. Czyli czwórka jest Arka Jędrycha. Można tak powiedzieć. Okej, okay, no dzisiaj też gramy z Polonią Warszawa. Spodziewasz się w polu karnym walki jakiejś ostrzejszej z Michałem Kołodziejskim? Ja powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym. Powiem tak, że to on ma się martwić i to oni się mają martwić o to co będzie w ich polu karnym, a my róbmy swoje i jestem przekonany, że będzie dobrze. I na sam koniec, gwizdek, rozpoczyna się spotkanie. Co sobie w tym momencie myślisz, co dzieje się w twojej głowie? Zaczynamy zabawę, zaczynamy święto, bo dla mnie każdy dzień meczowy to takie małe święto, tak jak każdą niedzielę zaczynam od planowania i pójścia do kościoła, tak samo ten dzień meczowy jest dla mnie zawsze takim dniem świętym i tak jak mówię, jeżeli brzmi pierwszy gwizdek, to jest takie podekscytowanie i zaczęcie dobrej zabawy. Hiszpańskiego? Hiszpańskiego nie, ale po japońsku możesz coś powiedzieć. Po japońsku? Tak. No to dawaj. Ohio. Konnichiwa. Ohio? Ohio. To jest stan w USA. Dzień dobry, albo Genki Deska, jak się masz. A. I to tyle? No nie no, dużo umie jeszcze, więc umie parę zwrotów. Mamy z Szynem umowę, że jedna sentencja, albo sentencja, jedno zdanie na tydzień.
Super, dzięki.